Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i zaczynamy Vlogmas! Zaczynamy Vlogmas najpierw drwalem, kanapką drwala w McDonaldzie, także jedziemy! Trochę się spóźniliśmy, nie? No, trochę się spóźniliśmy w tym roku, bo zwykle jeździliśmy pierwszy dzień, jak wychodził drwal, ale w tym roku nam się nie udało, bo było za dużo rzeczy do zrobienia. Nie było czasu! I mnie też nie było tutaj w Warszawie, także powiedziałam Wojtkowi, że nie może zjeść drwala beze mnie. I czajcie, że dotrzymał słowa i nie zjadł. Dotrzymałem. Także jedziemy najpierw na drwala, a później jedziemy na zakupy świąteczne i nie mogę się doczekać, ponieważ w tym roku całe mieszkanie będzie ozdobione totalnie inaczej niż zwykle i mam tyle pomysłów po prostu na to mieszkanie, więc będzie przepięknie, cała choinka będzie zmieniona. Znaczy choinka zostanie ta sama, bo my ogólnie mamy sztuczną, co roku tą samą, ale ona jest tak ładna, że w sumie ją zostawimy, ale całe ozdoby się zmienią, więc nie mogę się doczekać! Po prostu będzie pięknie, no i zaczynamy! O, moja stylowa na dzisiaj. A to twoja stylowa na dzisiaj? Moja team! Dojechaliśmy już do Maka i słuchajcie, czekamy teraz na nasze zamówienie. Ja ogólnie drwala jem raz w roku, jak wychodzi on i później jakoś mi się już go nie chce jeść, bo ja tak średnio przepadam za burgerami, także no zjem pewnie dzisiaj i zobaczymy, czy tak mi zasmakuje, żebym do niego jeszcze wróciła, czy nie, bo Wojtek na pewno będzie zamawiał, nie? Tak, jakże mi inaczej, moja team, bo będziesz mi wyrzucać. No, tak. O! Ale cię zbliżyłam. Są zgrane. Że oczekujemy na zamówienie i zaraz zrobimy test smaku. Przyszło nasze zamówienie i musisz testować. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Sner. Dobra. Dobra? Kali od 1 do 10. No tak, 8. Macie. A czemu moje zapinasz? Ty mi zabrałaś pyszkę. Ja ci zabrałem bułkę. Ale chleb. Dobra, słuchajcie, teraz ja testuję. Spoko, ale chyba bym wolała z kurczakiem. Wziąłam sobie normalnie z wołowiną, ale już wiem, że jeżeli następnym razem zabiorę, to kurczakiem. My już pojedliśmy i jesteśmy bardzo najedzeni. Wojtek jeszcze dokończył mojego drwala, także też pewnie... Yes! Mogę ścinać teraz drzewa. I jak ci smakował? Dobry był. To taki burger. Taki po prostu burger. 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 No, jak dla mnie był spoko, ja ogólnie burgerów, tak jak mówiłam, tak średnio lubię. No, nawet bym powiedziała, że nie przepadam, ale on był spoko, tylko że następnym razem wezmę go z kurczakiem. Albo tego z żurawiną. A teraz jedziemy na nasz pierwszy przystanek zakupów świątecznych, czyli do Action. No i nie mogę się doczekać, bo tam widziałam już, jak byłam kilka tygodni temu, że zaczynały się już ozdoby świąteczne i były naprawdę fajne, jakieś bombki, śnieżynki i tak dalej, więc nie mogę się doczekać, aż to wszystko będziemy już wybierać i kupować. W tym roku chyba będziemy stawiać na biel i takie złoto, ale takie pod srebro. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Takie, taki szampański kolor, o. O kurde! Ale zakręt. Będziemy stawiać na taki właśnie szampański kolor. Pewnie wyjdzie w praniu, jakie bombki znajdziemy, bo mam nadzieję, że nie będą już wszystkie jakieś najładniejsze wykupione, także... W praniu to by chyba się rozwaliły, nie? Bombki, nie? W praniu, nie? Bombki by się rozwaliły chyba, nie? Jak mi się wydaje, ale nie wiem. Już mam się zacząć śmiać? No, a ja serio pytam, no naprawdę, no w praniu bombki. A nie mogę. Dobra, mamy dział świąteczny i wybieramy. Co byś chciał? I don't know. You don't know. Dobra, to wybieramy coś fajnego. Tu już widzę jakieś ładne ozdoby, takie bardziej na parapet albo pod telewizor, więc coś wybierzemy. No i później idziemy dalej. Mamy tutaj takie fajne kokardy. Bierzemy, ale chyba w kolorze białym. Chociaż ten srebrny też fajny, nie? Dobra, więc zabraliśmy białe. Znaleźliśmy jeszcze takie kokardki, ale w mniejszym rozmiarze i chyba też weźmiemy. Tylko znowu białe? Co sądzisz? Białe czy srebrne? Który kolor? Srebrny? No to weźmiemy może mniej ich. Weźmiemy może... Co?
co to jest? Nie wiem, kto to wymyślił w ogóle? To jest jakaś wiewiórka na święta? Wow. I w pierwszym sklepie wydałam 250 zł, więc bardzo dużo. Ale mamy naprawdę dużo super fajnych ozdób, także nie mogę się doczekać, aż wam je wszystkie pokażę. No a teraz jedziemy już do Młocin i w Młocinach wejdziemy do Pepco, bo widziałam, że są super świąteczne kubki, więc bardzo bym chciała je kupić. Pójdziemy do Teddy'ego, bo brakuje nam jeszcze bombek. Nie mamy za dużo bombek. Trzeba znaleźć nie bombki. Nie jest bombowo. Nie jest bombowo. Musimy znaleźć dużo fajnych bombek i jeszcze lampki na choinkę. Mamy już naprawdę bardzo dużo fajnych ozdób, więc lecimy dalej na zakupy. Bardzo fajno! Jesteśmy w Pepco i słuchajcie, no w Pepco jest tak sobie, trochę te rzeczy są takie według mnie kiczowate. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że na choince to aż tak nie będzie wyglądało, ale Wojtkowi się bardzo nie podobają. On chce już stąd wyjść, mi się wydaje. Teraz wam pokażę mniej więcej, co tu znalazłam, ale nie wiem, czy to wezmę. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy teraz w Teddym i tutaj jest o wiele lepiej. Miałeś rację. Choinka. W Pepco nic nie kupiliśmy, także teraz tutaj szukamy jakichś fajnych bombek i ozdób. No ale jest naprawdę o wiele lepiej niż w Pepco. Zadowolony z zakupu? Już zmęczony, biedny. Mamy pełno siat, słuchajcie. Nie pamiętam, kiedy byłam aż tak obładowana zakupami, naprawdę. Tyle rzeczy kupiliśmy, ale jestem bardzo zadowolona. A ty? Ty jesteś zmęczony, no nie? No ale ja jestem bardzo zadowolona z naszych zakupów i wydaje mi się, że będzie naprawdę pięknie. Nie mogę się doczekać, aż cały dom będzie ozdobiony. Tak wyglądają wszystkie nasze zakupy. Tu mamy większość bombek, ale wydaje mi się, że jeszcze jakieś dokupię, ponieważ mamy tak dużą choinkę, że to może być za mało na nią. Także na początek powiesimy najwyżej przodu wszystkie te bombki, a później dokupię jakieś i poprzekładamy trochę do tyłu, tak żeby było ładnie. No i te bombki jeszcze dokupiłam w biedrze ogólnie i nie wiem, czy one będą fajne, czy nie, ale wydaje mi się, że do tych wszystkich, które wcześniej kupiliśmy, będą pasowały, także nie mogę się doczekać, aż będziemy już ubierać je na choinkę. Przebrałam już się w wygodne ciuchy, ja po domu uwielbiam chodzić w takich dużych bluzkach, takich wiecie, oversize'owych, bo jest mi tak najwygodniej. I stwierdziłam, że jeszcze wam pokażę zakupy z Primarka, ale takie bardziej dla mnie, które już zrobiłam kilka dni temu i po prostu wam pokażę, co kupiłam. A te świąteczne zakupy zobaczycie w jutrzejszym vlogmasie, ponieważ jutro będziemy już dekorować mieszkanie. Tego najbardziej się nie mogę doczekać. Niestety jeszcze kilka rzeczy muszę dokupić, czyli będę musiała jeszcze pojechać do jakiejś galerii, ponieważ nie kupiliśmy lampek na choinkę, bo idealnie jak wchodziliśmy do Iska, to go zamykali, także stwierdziłam, że no nie chcę ich kupować byle gdzie, żeby tylko były. Wolałabym, żeby były jakieś fajne te lampki i żeby mi się nie przepaliły po na przykład 2 dniach. Także te lampki będę musiała jeszcze gdzieś znaleźć, ale to w ciągu najbliższych dni zrobię, może jeszcze jutro pojadę do jakiegoś sklepu, ale jutro już będziemy ubierać choinkę, już będziemy dekorować tu wszystko, także subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć żadnego takiego filmu. A teraz wam pokażę moje perełki z Primarka, bo też są to bardzo fajne rzeczy na zimę. Także jeżeli coś wam się spodoba z tych rzeczy, to może zdążycie jeszcze je sobie kupić. Mam tutaj 2 siaty rzeczy z Primarka i już wam pokazuję, co kupiłam, bo są to same perełki. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, jest to gorset i jego kupiłam z myślą o teledysku, w którym wystąpiłam, ale to zobaczycie już niedługo. I on tak wygląda, jest różowiutki, ja po prostu wszystko, co różowe, to uwielbiam. Jest taki delikatnie prześwitujący, ale tylko w tej części. Tutaj już ta koronka nie prześwituje, więc myślę, że nawet na jakieś imprezki pod marynarkę czy pod jakiś sweter, no nie wiem dokładnie pod co jeszcze, ale myślę, że go wynoszę, bo bardzo mi się podoba. Także naprawdę jest prześliczny i kosztował 50 zł, więc nie wiem, czy dużo, czy mało, ale widziałam, że w innych sieciówkach takie gorsety kosztują po 100, nawet 150 zł, a na przykład w jakiejś Victorii, no to kosztują już koło 400 na przykład. Także myślę, że jak na taki gorsetik, to bardzo spoko cena. No i pewnie częściej go będę nosiła latem, jak będzie już cieplej i wiecie, te kolory żywe będą bardziej w modzie, bo teraz bardziej są takie kolory beżowe w modzie, bardziej takie szare, takie no typowo jesienno-zimowe. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam i już ją też nosiłam, jest taki choker.
taki diamencikowy, jest prześliczny, fajnie się mieni i jego też miałam na tym teledysku właśnie z tym gorsetem. Bardzo ładnie wyglądał, bardzo się tak rzucał w oczy i się cieszę, bo może sobie założę też go na Sylwestra. Teraz jest taki właśnie czas karnawałowy, więc bardzo mi się to podoba. Kosztował 22 zł, także no myślę, że spoko. Ja już ostatnio szukałam takich i nigdzie nie było. Dopiero teraz zaczęły się gdzieś w sklepach pojawiać, bo właśnie się zaczyna ten okres karnawałowy, sylwestrowy i tak dalej, więc tych rzeczy coraz więcej będzie w sklepach. No i jest piękny, ponieważ nie jest taki typowy złoty, ani taki typowy srebrny, tylko ma takie te kamyszki kolorowe. To mieni się też trochę na różowo, nie wiem, albo mi się tak wydawało, jak miałam ten gorset. Ale tak czy siak, bardzo mi się podoba, jest przepiękne. Kupiłam również takie skarpetki i są one przesłodkie. Nie wiem, czy widzicie, ale te pierwsze są w takiej misie, a drugie w taką szachownicę i będą one idealne na jakieś wieczory z grzańcem i fajnym jakimś filmem, więc nie mogę się doczekać, aż będę je nosiła, ale znając mnie, to będę je nosiła też na co dzień, ponieważ są takie grube, ciepłe, a ja po prostu uwielbiam, jak mi jest ciepło, zimą mi musi być ciepło, bo inaczej ja nie wyjdę z domu. Po prostu muszę być grubo ubrana, a one się wydają takie, no, dosyć ciepłe, mam nadzieję, że będą ciepłe. Miałam również drugie skarpety, ale w nich już chodziłam, więc pokażę wam w czasie vlogmasu, jak je wypiorę, bo ostatnio je miałam na sobie właśnie, ale są takie szyte na szydełkach, tak mi się wydaje, że tak wyglądają. No i są też mega grube, ciepłe, także super. I jedne kosztowały 15 zł, a drugie 17, więc myślę, że jak za taki dwupak, to się opłaca. Znalazłam też taki sweterek zwykły, czarny. Bardzo mi się podoba w nim to, że ma taki dekolt w serek. Ja nie lubię na przykład golfów. Dzisiaj byłam w golfie, ale ogólnie rzadko noszę golfy, bo mnie strasznie duszą. Nienawidzę tego uczucia. Także wolę takie właśnie sweterki z dekoltem i najwyżej później sobie daję szalik w to miejsce, jak mi jest zimno. Taki zwykły czarny sweterek. Potrzebowałam czegoś takiego właśnie na co dzień, w ciemnym kolorze, bo wszystko teraz mam jasne, więc czasami, wiecie, do zwykłych czarnych spodni, jak mam ochotę totalnie się zakryć, no to myślę, że będzie spoko. No i kosztował on 43 zł. Kupiłam też taką klamrę do włosów różową. Myślę, że fajnie będzie trzymała włosy, bo jest bardzo duża. Zobaczcie do mojej ręki, ja mam dużą dłoń dosyć, a jest po prostu ogromna, a ja mam bardzo gęste włosy, także mam nadzieję, że mi utrzyma ta klamra je. I podoba mi się właśnie, jak ostatnio jest taka moda na Pinterestie, na Instagramie, że dziewczyny sobie spinają tą klamrą włosy i ta klamra jest w różnych kolorach i się tak wyróżnia, więc też będę sobie tak to nosiła. Plus wydaje mi się, że bardzo często będę tego używała, jak będę się malowała, bo nienawidzę, jak mi włosy wchodzą na twarz, jak się maluję, zawsze je właśnie odgarniam jakąś opaską, a teraz będę mogła sobie tą klamrą odgradzać i ona kosztowała 13 zł. Także, no myślę, że spoko. Mam też takie przezroczyste gumeczki, bo nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Wszędzie były jakieś kolorowe, a ja potrzebuję przezroczystych, bo mam jasne włosy, żeby po prostu się one nie wyróżniały. Także jak będę sobie robiła takie jakieś fryzury sama, no to będę sobie zaplatała właśnie tymi gumeczkami. I kosztowały one bardzo mało, jakoś 6 zł. Myślę, że za taką dużą paczkę 6 zł bardzo się opłaca. I ostatnia rzecz, która po prostu... O matko, jakby to zobaczycie. Ja się zakochałam, jak to zobaczyłam. I ja to zobaczyłam na TikToku. Ogólnie szukałam tego w Primarku właśnie w Warszawie, ale nie było, było wyprzedane. Z tego co widziałam, to został tylko jakiś rozmiar XXL czy coś takiego. No po prostu za duży dla mnie. No i było mi smutno, bo naprawdę to jest przecudowne. I jest to piżamka. Mam nadzieję, że w ogóle ona mi będzie dobra, bo ja ją zabrałam w ciemno. I jest to rozmiar M. Ogólnie rozmiary w Primarku są zawyżone, czyli taka M-ka to jest w sumie L-ka. Ja na co dzień noszę SM, więc nie wiem, czy będzie mi to pasowało, czy nie, ale stwierdziłam, że piżama może być większa. Nic się nie stanie, jak będzie taka za duża, luźna. Nawet będzie może lepiej i będzie mi wygodniej. I jest to taka... brązowa, nie wiem jaki to kolor w sumie, taki brązowy, brązowa piżamka, tak wygląda jej góra, a tak wyglądają jej spodnie, na długi rękaw, na długie nogawki. No może za dużo nie widzicie, ale na pewno będę ją nosiła na tym vlogmasie, bo jest po prostu przepiękna. Zobaczcie ten materiał, jak on się mieni i jest tak milusia, no po prostu jest tak mięciutka, że wydaje mi się, że nie będę z niej wychodziła. W środku też ma takiego misia, więc no jest cudowna. No już się nie mogę doczekać, aż ją wypiorę i będę w nich chodziła po prostu wieczorami i całe poranki. Teraz jak patrzę tak w podglądzie, to wydaje się dosyć duża ta piżamka, ale na szczęście można ją sobie związać, więc najwyżej sobie zwiążę. No ale piżamka może być za duża. Dobra, to były moje zakupy z Primarka. Mam nadzieję, że wam się podobały. Napiszcie mi w komentarzu, co najbardziej wam się podobało. Mi chyba zdecydowanie ta piżama najbardziej. I ten choker też jest fajny, bo takiego szukałam, już pamiętam, chyba na urodziny w maju, także doczekałam się dopiero w grudniu. No ale trudno, chociaż mam na Sylwestra, więc dajcie znać, jaki jest wasz ulubieniec. Otwieranie kalendarza adwentowego. Drugi dzień. Gdzie jest dwa? To jest poszukiwania, to jest trzy. O, mam dwa. S.
Kurczę. Ciężko. O, let's go! Jajecko! Kasia! Ale to nie jest Wielkanoc, co? Jajco! Zrobię unboxing. To jest tak zapakowane. Ciasno. No, a takie, to jest taka malutka czekoladka, nie? Zapakowana w taki kartonik. No, to jest takie mini. Wow, ale to będzie dobre. To będzie jak Kinder Niespodzianka. Myślisz? No, mam nadzieję. Dobra, let's go. Mini Kinder Niespodzianka. Tak? Mhm. Mniam. Dobra, muszę ci zabrać, bo byś zjadł znowu całe. Dobra, widzowie, teraz ja otwieram sobie dwójeczkę. Teraz sobie zjem tą czekoladkę, ale bardziej niż tej czekoladki nie mogę się doczekać kalendarzu adwentowego z Yves Saint Laurent. On jest tak przepiękny, na pewno będzie stał pod choinką. Jak już ubierzemy choinkę, to na 100% on będzie pod choinką. Mamy tutaj dwójeczkę, więc wyciągamy. Uuu, to jest coś małego. Ale wydaje mi się, że to może być jakaś albo kredka, albo jakaś konturówka. Dobra. Jest to kredka chyba. O, wodoodporna kredka do oczu. I jest czarna, ale spoko. Myślę, że do jakichś mocniejszych makijaży będzie fajna. Także będę testowała. Ja w ogóle pierwszy raz będę testowała takie drogie kosmetyki, więc nie mogę się doczekać, aż już będę ich używać. Więc może na Wigilię się pomaluję, albo jak będziemy mieli jakąś imprezkę, może wcześniej, to może wtedy jej użyję i dam wam znać, jak mi się sprawdza. Nowo! Różowy zestaw. O, twój. Ten kupujcie, ten kupujcie. Przeceniony! Wow. Zestawie taniej. Widzowie, wojashop.pl. A patrzcie, jaki mam kubeczek. Napiszcie, czy chcielibyście taki kubeczek na vlogu Łukasi widać przedpremierowo, ale nie wiadomo, czy jeszcze go dodamy. Będzie też niebieski.